Cześć, jestem Ania, witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam kilka prostych sposobów na messy bun na luźny kok. Mam nadzieję, że te tutoriale Wam się spodobają i że będziecie sobie czesać te fryzury na różne okazje, na różne wyjścia, czy to do szkoły, pracy, czy na inne okazje. Na początku dokładnie przeczesuję wszystkie włosy. Pierwszy kok będzie chyba najbardziej luźną, najbardziej szybką propozycją. Wszystkie włosy zaczesuję tak, jakbym chciała uczesać wysoki kucyk. Mam już przygotowaną gumkę. Teraz przeciągam ją przez włosy, tak jakbym chciała związać kucyk. Jednak nie przeciągam wszystkich włosów do końca. Dojeżdżam mniej więcej do tej odległości. Teraz przekręcam gumkę. Przekładam włosy, tutaj już wszystkie i teraz nie wszystkie włosy i puszczam gumkę. Tak to na razie wygląda. Teraz przyszedł czas na przypięcie włosów wsuwkami. Tutaj wszystko zależy od tego, jakie macie włosy, jak grube. No i też jak Wam się ułożyły. Przy tym sposobie robienia koka nie ma szans, żeby wyszły Wam dwie identyczne fryzury. Zawsze jakoś inaczej coś się przełoży. I teraz zobaczcie, mam wsuwkę. I przypinam sobie włosy luźno. Tutaj nie ma zasady, w jaki sposób i gdzie wepnę wsuwkę. Po prostu robię to na wyczucie. Można też trochę powyciągać pasma, zależy nam tutaj na luźnej formie. I to od Was zależy, jak będzie wyglądał kok. Można jeszcze powyciągać luźne kosmyki przy twarzy. Tak wygląda gotowa fryzura. Wykonanie jej nie zajęło mi dużo czasu, więc szczególnie polecam ten sposób dla osób, które nie mają rano dużo czasu, a chcą, żeby ich włosy fajnie wyglądały. Przy drugim sposobie na kok wykorzystam warkocz. Na początku wszystkie włosy zaczesuję w wysoki kucyk. I związuję normalnie gumką. Teraz włosy w kucyku dzielę na trzy części i zaplatam zwykły, luźny warkocz. Wyciągam pasma. Końcówki spinam małą gumeczką. Teraz biorę warkocz, można go jeszcze troszkę porozciągać i przekładam go wokół gumki. W tym miejscu można go podpiąć wsuwką. Z tyłu również. Rozciągam pasma i z przodu też podepnę. Jeżeli kok nie jest dla Was wystarczająco luźny, to wystarczy delikatnie porozciągać pasma. Tak samo jak poprzednim razem, można powyciągać kosmyki włosów przy twarzy. Tak prezentuje się drugi kok. Mam nadzieję, że przypadł Wam ten sposób do gustu i przechodzimy do następnego. W kolejnym sposobie dzielę moje włosy na dwie części. Nie muszą być jakieś super równe. Nie będzie widać na końcu i tak podziału na partie. Zaczesuję jedną partię, tak jakbym robiła wysoki kucyk. I w tym miejscu przekładam gumkę, jednak nie do samego końca. Jeżeli już wiem, że nie przeciągnę więcej razy gumki, to robię sobie o takiego koczka. Tutaj ma być otwór i włosy puszczone luzem. To samo robię po drugiej stronie.
Zbieram wszystkie włosy. Wysoki kucyk. Jeżeli wszystkie włosy zostały zaczesane, to związuję tak jak poprzednio. Przekładam gumkę, przekładam. I jeżeli już wiem, że nie przeciągnę więcej razy, to robię o taki koczek. Na razie to wygląda śmiesznie. W obu koczkach, jak widzicie, są otwory. Jeden z nich przeciągamy przez drugi. W tym miejscu przypinam włosy wsówką. Robię to tak, że tutaj po drugiej stronie partie włosów, które zostały, można przypiąć zwyczajnie wsówkami lub zrobić z nich warkocz i dopiero później przypiąć. I ja tak też zrobię, dzielę włosy na trzy części i zaplatam warkocz. Przypinam go wsówką. I po drugiej stronie tak samo dzielę na trzy części włosy i zaplatam warkocz. Można go spiąć małą gumeczką dla pewności, żeby się nie rozpuścił i przypiąć go po drugiej stronie. Tradycyjnie można powyciągać pasemka przy twarzy. Tak wygląda gotowy kok. Mam nadzieję, że ta opcja także przypadła Wam do gustu i że na stałe zagości w Waszych codziennych fryzurach. Ten sposób wzięłam z TikToka. Jedna dziewczyna pokazywała, jak zrobić z dwóch małych koczków jeden. Ja dodałam swój własny element, czyli te dwa warkocze. Jeżeli chcecie, możecie je sobie zaczesać. Myślę, że fajnie to wygląda. A jeżeli nie, to tak jak pokazywałam, możecie zwyczajnie kosmyki przypiąć psówkami. I mam nadzieję, że równie fajnie będzie to wyglądać. Do kolejnego koka wykorzystam sobie splot zwany warkoczem liną. W tym celu wydzieliłam sobie przedziałek na boku. Teraz mniej więcej do ucha wydzielam sobie partię włosów, która będzie szła do splotu, a resztę włosów będę normalnie wiązać. Z wydzielonej partii zaplotę sobie warkocz linę, zrobię kok, a następnie dołączę splot do koka. Oczywiście taką modyfikację możecie zastosować przy każdym innym, na przykład moim wcześniejszym rodzaju koków. Na przykład możecie, tak jak ja to zrobię, najpierw zrobić koka, a następnie dołączyć sobie tą partię włosów lub zrobić warkocz i już wspólnie zrobić ze wszystkimi włosami koka. Moje sposoby są uniwersalne i to od Was zależy, jaki wariant sobie wybierzecie i jak Wasz kok będzie finalnie wyglądał. Ja teraz zabieram się za plecenie warkocza liny. Pozostałe włosy spinam gumką. Wydzielam sobie partię włosów, dzielę ją na dwie równe części. Część z mojej prawej przykręcam w prawo, przekładam na lewo. Partię po mojej prawej, teraz tą drugą przykręcam na prawo i przekładam na lewo. Dobieram niewielką partię włosów. Przykręcam na prawo, dokręcam na lewo. Dobieram partię włosów na prawo i na lewo. Przykręcam, dzięki temu, że przykręcam w inną stronę niż przekładam, splot się nie rozluźni. Po skończeniu się włosów do dobrania postępuję dokładnie tak samo, tylko bez dobrania włosów. Przykręcam pasmo w prawo, przekładam na lewo, przykręcam w prawo, przekładam na lewo i tak postępuję aż do skończenia się włosów. W tym miejscu spinam sobie włosy małą gumeczką. I jak widzicie, dzięki temu, że przykręcałam włosy w przeciwną stronę niż je przekładałam, splot się nie rozluźnił. Teraz pozostałe włosy zbieram w wysoki kucyk i będę tworzyć kok. Przekładam tak jak przy kucyku. Przekładam, przekładam. Jeżeli wiem, że już więcej nie uda mi się razy przełożyć, tworzę sobie podobny kok jak przy pierwszym razie. Teraz mam tutaj kok. Tu mam luźno zostawione włosy.
Przekładam sobie luźno zostawione włosy. Wyciągam pasma i taki koczek przypinam wsuwkami. Ten kok jest chyba najwyższy z wszystkich, które dzisiaj robiłam. Teraz biorę sobie splot i przekładam go wokół koka. Przypinam też wsuwką z tyłu. I gotowe, tak wygląda gotowe czwarte upięcie. Jest najwyższe, tak jak wcześniej mówiłam, z wszystkich, które dzisiaj robiłam. Oczywiście, jeżeli nie pasuje Wam aż taka wysokość, to możecie spiąć wsuwkami włosy niżej i wtedy koczek będzie przypominał poprzednie upięcia. A taki splot czy warkoczyk jest fajnym urozmaiceniem dla fryzur i można go stosować nie tylko przy kokach, ale też na przykład na rozpuszczonych włosach przypiąć wsuwką i fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że fryzury, które dzisiaj Wam pokazałam, Wam się spodobały. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która najbardziej przypadła Wam do gustu, a która najmniej. Napiszcie też koniecznie, czy chcecie więcej takich odcinków, w którym pokazuję Wam różne fryzury na co dzień. Będę także wdzięczna za subskrypcję i serduszko pod dzisiejszym materiałem. Ja się z Wami teraz żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku.